Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Lighta na moim kanale. Oczywiście nagrywam odcinek po odcinku, także tutaj się nic nie zmieniło i idziemy właśnie wrócić do wieży. Tutaj mamy questa, jest. I ogólnie zobaczmy. Masz coś dla nas? O, jest. Zrzut musieliśmy oddać. Dubeltówka. Na dubeltówkę i pistolet. Luz francuski. Aha, no to jest spoko. Musimy, wiadomo, sobie rozmontujmy rurkę. Rurka wodociągowa, jakaś rurka taka. Co to jest za gnom? Co to jest? Dobra. Pistolet chyba będziemy gnomie. Nie wiem, co tu się stało w ogóle, nie? Już 3 miesiące. Kiedy zamierzają nas wypuścić? Podaj mi zadania specjalnego. Nie uda się do wejścia parkingu. Tutaj chyba mamy wszystko załatwione. Coś tu jest? Nie ma, dobra, idziemy tam. Kontynuujmy to zadanie. Czyli dalej nie zmieniłem jakby tego poziomu trudności, więc zobaczymy, co się stanie, czy to wszystko będzie działać. Czy dotarłem do wieży w jednym kawałku. Działać, no, czy po prostu teraz nie będą na mnie wlatywać po całonocnym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę. No, całonocne bieganie to nie było zbyt dobre, bo 25 HP nam zostało. Także wiadomo, o co chodzi, taki fart trochę. Gratulacje, przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z twoją misją. Dobra, ogólnie. Alfi cię szuka, jest w warsztacie na dole. Dziesiąt obrażeń. To jest na 6 poziomie. Nóż nie, ale to byśmy mogli wziąć. Nóż, czekaj, sprzedać musimy. Możemy coś sprzedać. Papierosy na pewno. Sprzedaj wszystko. Kawy. Mamy trochę kawy. Nie mamy kawy. No to chyba się zająłem. Na pewno trzeba tego typa odnaleźć. Właśnie do Brekena. Dobra, idziemy. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Pionę zbili. Kup antyzynę od Raisa, tylko my tak, może zadanie mamy rewolwerowiec i on chce tą broń, więc znaleźć do niego tą broń, więc idziemy mu ją oddać. No. Masz? Świetnie. Proszę, to jest obiecany klucz do mojego lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest... Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Figurka Raya McCalla. Wiem, że to brzmi głupio, ale... Mój syn ją bardzo lubi. No dobra. Przyniesiemy ci to. Ktoś tu zaśpiewa, czy co? Czy mi się wydaje? Ja bym poszedł spać. Aha, tu jest to, te pomieszczenia dzieci tu są. Ja bym tutaj gdzieś... Nasze łóżko jest niżej. A, niżej. Piętro niżej. Wszystko jest nasze. To jest mieszkalny poziom. I pójdziemy pewnie znaleźć figurkę, to zrobimy teraz. Bo do Raisa też się nie wybieram zbytnio, bo na zadania, jakby to powiedzieć, te wątek główny ja bym sobie na razie odpuścił, zrobić trochę pobocznie, żeby nam nie było za ciężko w tamtych. Jak widzicie, no tutaj są takie dymy nieraz, że wolę jednak zrobić tamto pierw i po prostu tak zrobić to. Dobra,
Latarka wyłączona 9 godzin później. Idziemy tam. Potem jego figureczkę. No ma pistolet, mamy niby dubeltówkę, więc tą dubeltówkę pewnie założymy zaraz. Właśnie, bo mi się przypomniało o niej i nie wiem co to jest za broń, którą tam niby coś tam dostaliśmy, co ma 700 obrażeń. I nagle, więc zobaczymy co tu się dzieje. No widzicie, tam przez skrzynia jakaś, czekajcie, czemu mi się latarka cały czas włącza? No nie mamy tego, dobra, apteczka jakieś. Drugi raz dubeltówkę? Czy nie wzięliśmy? Nie, wzięliśmy gazurkę. To sobie rozmontujmy. Pałka policyjna, 58 obrażeń, trzeba założyć. Najsłabsze rzeczy trzeba rozmontować. Nie będę ich, wiecie, rozwalał, bo to nie opłaca się. I tak, dubeltówka. Dubeltówkę zadaje tyle, a niemiecki pistolet tyle. Więc dubeltówkę możemy zamienić za zerwiały klucz. Idziemy zobaczyć, jak to jest. Dane, czy mnie słyszysz? Z drugiej strony wyjdź. Dane, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Dobra, idziemy, nie ma co, trzeba tam pobiec. Mamy tą dubeltówkę, także myślę, że jak spojrzałem, to 70 naboi mamy. Tutaj też dużo dialogów jest i mogę, będzie mi łatwiej po prostu, jak nie będę miał o czym mówić, to dialogi mi tu zastąpią, dlatego RPG mi się w miarę fajnie nagrywa. Dwa naboje. Wiecie, może krasnala użyjemy. I my krasnalem. Krasnalem. Nie udało się, dobra. Nie ma co się bawić, bo nie mamy HP. Zamknij te drzwi! O kurwa, weź tu wejdź! Ogólnie to widzę, że mam niewykorzystane punkty umiejętności przetrwania. Mistrz rzemiosła. Mamy tego mistrza rzemiosła. Są apteczki jakieś, dobra. Pełno wytrychów, to jest ogólnie dobry składzik, jakby ktoś po prostu na początku gry brak miejsca. Dobra, coś tu mam do rozmontowania. Młotek stolarski, nie. Gazorurka. Pozbieramy to i zaraz to rozmontujemy, także. Biała gazorurka. Młotek dekarski zamienimy na pałkę policyjną, dobra.
Ostrze jakieś. Tu ogólnie dużo rzeczy sobie z tego możemy zrobić. Max amunicji do pistoletu. Figurka. Fajnie, że tu się tak bawimy. Sznurek. Do krykieta. Nie założyłbym. Na razie może tą dubeltówkę, czekajcie, to się nam nie przyda i zmienimy to na pistolet. Tu coś jest jeszcze? Tu chyba nie. Czekajcie. Młotek dekarski bym przegapił. Tu chyba nie. Czy tu coś jest? Nie, że nic, na pewno nie wszystko wziął. Max amunicji. Zaraz pewnie nie będziemy mogli wejść. Cześć. Weźmy sobie amunicję oczywiście. Palimy gumę oczywiście stąd. Nie wiem jaki mam poziom trudności ogólnie i jest tak trochę niezbyt ciekawie. No to mamy przypał. Na Woodowi chyba nie zaniesiemy figurki, aczkolwiek ją mamy. To chyba było moim zdaniem wybawienie nas stamtąd. Wybawienie powiedziałem? Dobrze chyba powiedziałem. Bo mnie nikt nie goni, więc tu widzę kolejną skrzyneczkę, tak? Skrzyneczka? Nie. Fotel. Tu jest skrzynka, dobra. Zawsze to coś. Wytrych jakiś, baterie. Pomógłbym typowi, ale ogólnie tu nie. Już nie będę się tu bawił zbytnio. Nie wiem co ten typek tu robi. Patermis nic dla mnie nie ma. Idziemy do góry, no dowiemy się co się stało. 12 minut odcinka już. To jest spoko będzie. To będzie się fajnie nagrywało tą grę. Widzę. Tak fajnie, że odcinki będą po 40 minut, bo Piotr nie będzie wiedział, kiedy się skończył odcinek, a kiedy się zaczął odcinek. Na szczęście mam ekrzyna u góry i wszystko widzę ładnie, pięknie, co kiedy, na co. Co tam się stało? Słyszałem strzały. Wiedziałem, że kiedyś nie wytrzyma. Tylko skąd wziął broń? Dobrze, że nikogo... Postrzelił tylko, tak? Nie zabił. No to jest gites. Co się stało? Gdzie jest Dawood? On uciekł. Do tego zabrał mojego synka. Powiedz mi, co się stało? Od tygodni chciał stąd odejść, ale ja uważałam, że to zbyt niebezpieczne. Sprzeczaliśmy się o to. Potem dorwał skądś broń, zabrał wszystkie pieniądze i porwał sam jego. Zabrał mojego syna. Wiesz, dokąd poszedł? Powiedział, że wie, jak się wydostać, ale nic więcej nie wiem. Nie chciał mi powiedzieć. Ja... Jak on mógł to zrobić? Skąd wziął broń? Przepraszam, to moja wina. Powiedział, że potrzebuje broni, żeby was stąd wydostać. La la la. La la la, Dawood mnie nie chce. Nie chciał mnie już od lat. Teraz ma już wszystko, czego chciał. Odzyskam twojego syna, Salmo. Nie wiem jak, ale to zrobię. Mhm. No tak, jak widzicie, tego questa robiłem. Jak będzie 14 na 14 przez parę tych, to się nie zdziwcie, bo robiłem tego questa. Przedstaw się Rejsowi. Czekaj. Nie, musimy. No. Odpowiedz mi, skurwysynu! Nie ma potrzeby krzyczeć, Kane. Próba podążenia za mną też jest bezcelowa. Powiedz Salmie, że mi przykro. Nie miałem wyboru. Sami będzie bezpieczny. Przysięgam. Czekaj, nie! Dawood? Gdzie jesteś? Niech to szlak. No ogólnie poszukam, teraz bym poszukał... O, tu mają ten składzik cały. Nigdy tu nie byłem. No, dobra. Mógłbym iść do Rejsa, oczywiście. Ale poszukałbym innych misji.
pobocznych. Nie wiem, co ona tu robi. Dobra, idziemy na dół. Nie ma to tamto i tak tutaj nic nie zrobimy w tym kierunku. Idziemy na dół. Będę szukał questów pobocznych, żeby też nie iść za bardzo za fabułą, bo potem widzicie, będą problemy. Co mogę mu sprzedać ogólnie? Ogólnie flary jakieś to nie. Alkohol nie. Dobra. Jakiś oprych w pomarańczowym już w niej grzebie. Czekaj, plany teraz. Apteczkę mogę jedną wytworzyć. Gwiazdki do rzucania. O, 8 sztuk z jednego takiego tworzenia, więc tych gwiazdek flary. Aj. Nie wiem po co, ale wytworzyłem. Te gwiazdki sobie będziemy musieli wytworzyć kolejne, żeby mieć ich, bo one dużo dają. Ogólnie, więc jest moim zdaniem to spoko. Pipunek, umiejętności, czekajcie, zadania. Pipunek. I gdzieś tu są te gwiazdki. Gwiazdki. Plecak. Nie są gwiazdki do rzucania. A tu, to już tu one już są. Dobra, 32 gwiazdki mam do rzucania, także jest spoko. Amunicja do pistoletu, karabinu, strzelby. Dobra. Ja myślę, że to by było na tyle ten odcinek. 16 minut. Pomyślę, że następnym odcinkiem może sobie przypomnę, jak skąd questy brać. Znaczy wiem, że jak znak zapytania jest, to wtedy jest quest. A jak nie będzie, no to po prostu, wiecie, pójdziemy do rejsa w następnym odcinku i będziemy już tam zruszać powoli ten wątek główny. Ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych moich odcinków na tym kanale. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.